patrzcie, ekspertka od tego, gdzie my mamy nasze, tak, to jest to, angielski z podwójną prędkością, dzisiaj już odcinek 8, chyba 8, bo był 7, teraz odcinek 8. Dlaczego z podwójną prędkością? Dlatego, że uczymy się jednego słówka, które ma dwa znaczenia. Rzeczownik, czasownik, niektóre słówka mają 3 czy 4 znaczenia. I dzisiaj bardzo wyjątkowy angielski będzie, dlatego, że nawiązujemy do tego kursu online'owego z języka angielskiego, który bardzo polecamy na platformie FutureLearn, ten Basic English Elementary, czyli poziom bardzo podstawowy. Jak ludzie się uczą w 4., 5. klasie, bardzo 6., zachęcamy, żebyście właśnie ten kurs języka angielskiego zrobili sobie. Natalka już go skończyła, dostała świetny certyfikat. Może go na przykład w czwartek wam pokażemy, jak Natalka się zgodzi. Zobaczymy. Bardzo fajna sprawa, słuchajcie, macie certyfikat z waszym imieniem, nazwiskiem, wydany przez King's College London za darmo. Warto takie rzeczy robić w czasie tej przerwy. I teraz wracając do tego, z czego wzięliśmy słówka. Właśnie tam, jak się w tym kursie uczestniczy w forum, wpisuje się swoje wypowiedzi, bo to jest bardzo ważna część kursu, że czytamy to, co napisali inni ludzie. Ponad 7 tysięcy tych ludzi już jest. I możemy sami coś napisać. I pod każdą... O, przepraszam, to Natalka robi. Dobra, dawaj. Tak. Pod każdym wpisem na tym forum, wyobraźcie sobie, że to jest wpis. I tutaj coś jest, gdzie mam ten, tu jest, tak? Czyli tu jest coś w tym wpisie, piszemy sobie skąd jesteśmy, prawda, i czym się interesujemy, i tak dalej, i tak dalej. I pod każdym wpisem są 4 ikonki. Mamy ikonkę serduszka, takiej strzałki w lewo, takiej zakładki książkowej i flagi. I my będziemy właśnie dzisiaj zajmowali się tymi 4 czasownikami. Like, jako czasownik, który na forum jest wykorzystywany, to jest to, że my możemy no, zalajkować. Podoba nam się dana wypowiedź, klikamy sobie lajka i lajkujemy. Oczywiście to słowo jako czasownik może też oznaczać po prostu lubić, tak? I like chocolate, I like Star Wars. What do you like, Natalka? I don't know. Natalka likes reading books. Do you like reading books? Oczywiście. Czyli like jako czasownik to w sumie właśnie lubić, ale też lajkować. Ta strzałka w lewo oznacza, że jeżeli ją klikniemy, to możemy odpowiedzieć tej osobie, która napisała. I tu mamy słowo reply. We can reply to the person. Możemy odpowiedzieć tej osobie. So if you get an email, you can reply to the person from whom you got this email. Tak? Czyli jeżeli dostajemy maila, to możemy odpowiedzieć tej osobie, przesłać odpowiedź tej osobie, która nam wysłała, to trzeba uważać, bo istnieje też czasownik odpowiadać answer, ale to jest odpowiadać na pytania jakieś, które zostały zadane, tak? So if you have a question, you also have an answer. You can answer a question. Możemy odpowiedzieć na pytanie, a tutaj jest odpowiadanie w formie wysyłania odpowiedzi w reakcji na coś. Kolejną ikonką to jest ikonka zakładki książkowej i tu mamy czasownik bookmark, to bookmark coś. Czyli my możemy coś zaznaczyć na przyszłość, tak jak włożyć zakładkę do książki i zaznaczyć sobie po to, żeby wrócić po jakimś czasie. Na przykład podoba nam się jakaś wypowiedź i chcemy sobie ją zabookmarkować, czyli zaznaczyć na przyszłość. I ostatnie słówko to jest słowo flag, czyli oflagowywujemy coś, to znaczy, pamiętacie, było o tym mowa w ostatnich zajęciach, pamiętasz Natalka? Ta wypowiedź jest niepoprawna. Dokładnie, ona jest niepoprawna, czyli ktoś tam spamuje albo używa niepoprawnego języka, to wtedy możemy flagę wcisnąć i oflagować to. I to jest słowo flag. Ale każdy z tych 4 słówek, zaraz jeszcze Natalka, może być też rzeczownikiem, więc teraz troszeczkę inny styl niż do tej pory było w naszych odcinkach angielskiego z podwójną prędkością. Tu pokazaliśmy wam, jak działają 4 czasowniki, a teraz każde z tych słówek bierzemy na warsztat pojedynczo i mówimy, co one znaczą jako rzeczowniki. Działamy. A przy okazji zrobiliśmy wam trochę tutorial na temat tego, jak korzystać z tego forum, więc słuchajcie, 2 w 1. Generalnie nauka, według mnie, powinna tak działać, że ona powinna nam tłumaczyć i wyjaśniać świat, który nas otacza. Więc jeżeli założymy, że to ten kurs języka angielskiego, który bardzo wam polecamy,
Możecie na czacie napisać, ja teraz czatu nie widzę, ale jeżeli ktoś robi, jest w trakcie robienia tego kursu, to napiszcie, że jesteście tam na przykład w drugim tygodniu albo w trzecim tygodniu. Jeżeli na przykład jeszcze nie zaczęliście tego kursu, ale chcielibyście, to napiszcie, obiecuję, że zrobię kurs. To jest naprawdę sprawa bardzo fajna. Więc polecam, prawda? I got 50 likes. Tak, moim rekordem na Facebooku jest chyba 254 lajki przy jakimś poście, nie wiem czego on dotyczył. So you give somebody a like. Mm-hmm. Dalej. Mamy rzeczownik, wcześniej było odpowiadać, a teraz mamy a reply, czyli to co robi ta osoba, to jest ona odpowiada, daje swoją reakcję na to, co ktoś do niej powiedział i to jest a reply. To też jednocześnie może być w tym przypadku akurat też answer, ale ta rzecz tutaj, o, to coś, to jest reakcja, odpowiedź na to, co ktoś tam zrobił. Idziemy dalej. Bookmark jako rzeczownik, no to właśnie z tego się w ogóle wzięło to znaczenie, które w forum się pojawiło jako czasownik, czyli właśnie dawać zakładkę. No to z zakładki, którą wkładaliśmy, jak czytamy książki takie, wiecie, książki papierowe. Tu na przykład mamy taką książkę i na przykład jeżeli w którymś momencie zainteresuje nas coś, żebyśmy chcieli tu sobie zaznaczyć, to możemy po prostu tą zakładkę tu w stryk włożyć, tak? I to jest a bookmark. Dosłownie znak wkładany do książki, żeby coś zaznaczyć nawet mamy, prawda? Dobra, i dalej. Ostatnie już słowo. To jest słowo flag. A flag, czyli po prostu flaga. No mamy na przykład polską flagę, Polish flag. To było tyle, jeśli chodzi o angielski z podwójną prędkością. Zapraszamy na kolejny odcinek już w czwartek. A teraz wracamy do tego, co robimy i będzie tutorial z kanwy. Musimy się tu trochę przewzbroić.